Odkrycie astronoma. Ogromna kopuła obserwatorium była odsłonięta i skierowana w bezchmurną czarną noc, roziskrzoną miliardem drgających gwiazd. Cyklopie oko teleskopu wpatrywało się w najodleglejsze zakątki wszechświata. W sali laboratoryjnej poniżej urządzeń sterujących ruchem gigantycznego zwierciadlanego teleskopu siedziało przed niezliczoną ilością wskaźników i monitorów komputerowych trzech naukowców w białych fartuchach. Nagle najmłodszy, świeżo upieczony doktor astronomii o rudych, mocno już przerzedzonych włosach i okularach grubych jak dna musztardowego słoika krzyknął z niedowierzaniem. Panie profesorze, odkryłem coś niesamowitego. Proszę spojrzeć na moje obliczenia. Młody astronom z wypiekami na twarzy pokazał efekt wielomiesięcznego ślęczenia nad niekończącym się ciągiem cyfr i nie dopuszczając do głosu starszego mężczyzny, dalej w rozgorączkowaniu mówił. Proszę zobaczyć, co stało się 2000 lat temu nad wschodnim niebem. Starszy, siwy mężczyzna bardzo długo w milczeniu analizował podane mu cyfry i wyliczenia. Wreszcie, co było absolutnym zaskoczeniem dla racjonalnego umysłu młodego doktora, ze spokojem i pełną powagą rzekł. Mój młody kolego, wygląda na to, że odkrył pan tajemnicę gwiazdy betlejemskiej i potwierdził jej istnienie. Brawo! Jestem wzruszony, że dożyłem tej chwili, że udało się panu to odkryć. Co pan mówi? Profesorze, jaką gwiazdę? Pan żartuje. Nie mógł się powstrzymać młody astronom. To przecież nauka, to matematyka, to astronomia, to... Zabrakło mu słów. O tak, mój młody kolego. Obliczenia to faktycznie nauka. Tu profesor gestem dłoni uciszył współpracownika. Zjawisko, które pan odkrył, jest fascynujące nie dlatego, że się wydarzyło, bo w tak ogromnym wszechświecie, jaki mamy do dyspozycji, z miliardami galaktyk, miliardami gwiazd, planet i komet, podobne zjawiska muszą się zdarzać. To zwykły rachunek prawdopodobieństwa. Ale pan odkrył cud. Bo cudem nie musi być to, że coś magicznego się wydarzyło, ale cudem jest to, że zdarzenie miało miejsce dokładnie wtedy, kiedy miało się zdarzyć, czyli gdy rodził się Jezus Chrystus. Jak wynika z pańskich obliczeń, zjawisko to dokładnie wskazywało miejsce Jego narodzenia. Tak, mój drogi, to jest właśnie cud. Cuda nie muszą wyglądać jak niewytłumaczalne czary Mary. Cuda, mój drogi kolego, zdarzają się co dzień, a Bóg zaprogramował je tak, by dochodziło do nich w określonym miejscu i czasie, gdy naprawdę są potrzebne. Swoimi obliczeniami potwierdził Pan cud, który wydarzył się 2000 lat temu.